Jesteśmy dzisiaj w magicznym miejscu, w pięknym miejscu. Za chwilę poznacie troszeczkę więcej szczegółów na temat tego miejsca i zobaczycie, co tak naprawdę tutaj robią te koniki i do czego się przygotowują. A tutaj niedaleko jest właściciel. Idziemy, idziemy. Uwaga. Dzień dobry. Wiesiu Sadowski. Sandra Nowochocka. Słuchajcie, zapraszam serdecznie na wywiad z Wiesiem. Dowiecie się troszeczkę więcej o tym, co te konie tutaj robią. Serdecznie w kolejnym odcinku sekcji sportowej. Jesteśmy dzisiaj w stajni u pana Wiesława Sadowskiego, który zajmuje się powożeniem zaprzęgami. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy tutaj też towarzysza. Jak ma nasz towarzysz na imię? Diablo. Diablo. Diablo dzisiaj będzie także członkiem wywiadu. Nie wiem, czy coś się do nas odezwie, czy nie. Pewnie tak. Jak coś się będzie pasowało, to zawsze. Tak. Dobrze, to może tak. Zacznijmy od tego. Co to tak naprawdę jest powożenie? Powożenie zaprzęgami? Na czym polega ten sport? To znaczy, zależy o co pani pyta, czy o powożenie zaprzęgami, ale teraz czy o tradycyjne powożenie, czy sportowe? Bo... No, jeżeli już są dwa i wymieniliśmy, to warto by było poznać, jaka jest różnica między jednym a drugim. To znaczy, może tak w pigułce powiem o tradycyjnym powożeniu. Jest to dyscyplina taka, która przenosi nas trochę w historię, trochę w czasie. Są tam używane powozy minimalnie, które mają 100 lat. I zjazd jest gdzieś tam zawsze w Polsce, w Koszęcinie lub w Książu, gdzie przyjeżdża praktycznie cały świat. Przyjeżdża komisja również z różnych zakątków świata. Jest oceniane przykładowo ocena powozu, ile ma lat, jaka jest na przykład, czy to jest powóz polowy, czy spacerowy, czy wykwintny, tak jak arystokracja jeździła. I jest oceniana na przykład, jak wygląda powożący, ubiór do danego powozu, pasażerowie, czy to na przykład powożący, jeśli jest właścicielem, to ma szary cylinder, jeśli jest grumem, to ma czarny cylinder. I pierwszego dnia jest ta taka skrupulatna ocena, dopasowanie koni, stroju, uprzęży. Potem jest próba terenowa, gdzie w próbie terenowej jest określane przykładowo manualna technika powożącego i sprawność koni. Jest to o mniej więcej 8-9 km taka trasa, gdzie są jakieś przeszkody i na tej trasie się jakieś takie, oczywiście w formie zabawy się robi jakieś przeszkody, a na końcu jest tak zwane powożenie zręczności, kegle. Jest tam 20 bramek, gdzie są takie piłeczki postawione i się jeździ na czas. Jak piłeczka spadnie, są jakieś tam 3 punkty karne. Jak się przekroczy normę czasu, to jest licznik bije. I potem jest zakończenie i to wszystko razem jest zbierane do jednego. I jest określony jakiś wynik. A powożenie sportowe? A powożenie sportowe to jest już trochę wyższy poziom. Powożenie sportowe z zaprzęgami czterokonnymi można porównywać. Jest to forma zaprzęgowa królewska. Można to porównywać do Formuły 1. Bardzo mało w Polsce jest zaprzęgów czterokonnych. Na świecie jest tego trochę więcej. I żeby zorganizować takie zawody wysokiej rangi, jest to, jakby to powiedzieć, szalenie trudne, bo nie ma powożących zbyt dużo i jest to bardzo kosztowna rzecz i nie jest do tego potrzebny duży sponsoring i nie zawsze ktoś się znajdzie, żeby tą dyscyplinę sponsorował, a jeśli już się, jeśli takie coś już nastąpi, no to wtedy wygląda to tak.
Zaprzęg czterokonny składa się, co najmniej musi być z 5-6 koni. Każdy musi mieć 2 konie rezerwowe. Do takiego powożenia musi być jeden powóz, tak zwany maraton sportowy. Drugi powóz to jest właśnie do ujeżdżenia i do zręczności, tak zwany sportowy brek. I do każdego elementu są inne ubiory i do każdego elementu jest inaczej przygotowany każdy koń i do inaczej do... Są 3 konkurencje składające się z 3 dni. Przykładowo jest tak. Pierwszy dzień mamy ujeżdżenie, drugi dzień mamy maraton, a trzeci dzień mamy zręczność, tak zwane kegle, tak jak w tym tradycyjnym powożeniu. I teraz tak, na ujeżdżeniu są oceniane ruchy koni, ocenianie dokładność powożącego i wytrenowanie całkowitego teamu. I jest to parkour zrobiony, składający się wymiarów na 40 na 100. I jest to przejazd około 5-6 minut. I jest to kilka figur, których musimy się, akurat tych możemy się nauczyć w domu. Zależy w jakiej jedziemy formie, bo to są też klasy. I mamy ten program, się uczymy, potem jest to oceniane przez sędziów. Na drugi dzień jest próba terenowa. Jest to zazwyczaj z 7-8 przeszkód, gdzie jest do pokonania jedna brama, ta przeszkoda ma jedna brameczka, na przykład jest A, B, C, D, F i musimy po kolei trzymać się prawej strony. Jest zawsze po prawej stronie czerwony kolorek i jest A, B, C, D, F i musimy się w nie zmieścić. Nie możemy jechać pod prąd, nie możemy jechać w drugą stronę, bo to jest eliminacja. Skład takiego maratonu to mniej więcej jest 8-9 km w zależności z jakiej kategorii startujemy i rozprężenie. I to jest 7-8 przeszkód. Na drugi dzień w niedzielę, to znaczy się, przepraszam, to jest drugi dzień, w niedzielę, trzeci dzień jest próba zręczności, gdzie są kegle, jest 20 bramek, które się uczymy godzinę przed parkurem. Również wracając do poprzedniego dnia, też uczymy się na przykład 1 czy 2 dni, w zależności kiedy dostaniemy zielone światło, żeby można pójść zobaczyć sobie maraton, to też na miejscu się uczymy go. I to trzeba zapamiętać. Są go... różne trasy na takich zawodach? Zawsze. Zawsze jest inna. Tak. Był wspomniany team. Tak. Czyli nie jedna osoba zajmuje się tym, bo jest więcej ludzi. Nie, to jest trochę skomplikowane właśnie w zaprzęgach czterokonnych, bo to jest tak, że na przykład do samego startu potrzebujemy 2 osoby. Z powożącym 3. Ja jako powożący, potem za mną jest tak zwany mapowiec, który mi podpowiada na maratonie trasę, jak się pomylę, żebym pamiętał, czuwał nad moją kontrolą. I trzecia osoba, która balansuje powozem, że jak wjedziemy w jakieś udogodnienia, że może go nadrzucić i różne, kontroluje równowagę pojazdu. Żeby się nie wywrócił. Z mapowcem jesteście cały czas w kontakcie, tak, w trakcie tak. przejazdu? Tak, ale mapowiec tylko może podpowiadać właśnie w drugim dniu w maratonie. W ujeżdżeniu nie może i na zręczności nie może. Dobrze, no to jest bardziej skomplikowane niż pewnie niektórym się wydawało. Tak. Jak często odbywają się takie zawody? To znaczy się takie zawody w zależności gdzie, no u nas akurat w Polsce mniej więcej myśmy w tym roku uczestniczyli na 3-4 zawodach. Ale są, że można po prostu, jeśli jest sponsoring i są na to fundusze, to niektórzy zawodnicy jeżdżą 5-6 zawodów, ale to już jest też duże wydarzenie, bo to jest przeforsowanie koni. Też trzeba czuwać nad końmi, nad treningami, żeby tego nie przeforsować, także 3-4 zawody to już jest sporo w ciągu roku, żeby pojechać. Słyszałam o całkiem niedawnym sukcesie. Czy możemy coś więcej usłyszeć? Tak, ostatnio były rozgrywane zawody 4 gwiazdki w Bobrówku, bardzo wysokiej rangi.
przyjechała klasa światowa powożących, najlepsi powożący na świecie, było ich 16. I pomiędzy w tym jeszcze były rozgrywane mistrzostwa Polski. Myśmy zostali wicemistrzem Polski, pierwszym wicemistrzem Polski i żeśmy zostali w rankingu klasy światowej w ujeżdżeniu 7. Także zajęliśmy 7 miejsce w ujeżdżeniu, a w mistrzostwach Polski żeśmy zostali pierwszym wicemistrzem, a drużynowo jako Polacy żeśmy zostali brązowy medal, 3. miejsce. Wiąże się to z jakimiś dodatkowymi przywilejami, nie wiem, czy może kadrą narodową? Czy tak, ja zostałem powołany w tym roku do kadry narodowej i zdobyłem wszystkie oczka, by startować na Mistrzostwach Świata, które odbędą się pod koniec września tego roku w Pratonie. W Skubie! Zaczepia, bo o nim nie jest mowa. Są właśnie teraz Mistrzostwa Świata za 3 tygodnie w Pratonie, którą powinniśmy jechać. Są duże koszta, tak? Tak, nie jesteśmy w stanie jechać na Mistrzostwa Świata, chociaż ubolewam nad tym, chciałbym się tam znaleźć, ale ja jeżdżę za własne pieniądze, nie posiadam sponsora i jest to bardzo duży koszt, żeby wyjechać do Pratonii, jest od nas 2300 km, także praktycznie 4 dni w jedną stronę by się jechało, 4 dni powrót i musimy 7-8 dni być tam na miejscu. Po prostu jest to dla mnie nierealne w danej chwili. Tak. Wyczerpująco. Tym bardziej, że ja już jestem bardzo zadowolony, bo takim dziwnym przypadkiem ci wszyscy najlepsi zawodnicy przyjechali do nas, do Polski. I tak naprawdę się z nimi wszystkimi zmierzyłem ubiegły weekend. No i jak nie patrzeć, bardzo dobrze wyszło. Tak, bardzo dobrze wyszło. Jestem zadowolony. Dużo nam nie brakowało, żeby zostać mistrzem polskim, naprawdę minimalnie, ale to jest sport. No właśnie, to jest sport. Jak wygląda przygotowanie takie do zawodów, bo podejrzewam, że to jest ciężka praca. Ciężka praca, bo oprócz tego to nie jest jeszcze tak, że na przykład my potrzebujemy tylko na sam powóz luzaków, ale jest jeszcze grupa ludzi, która się zajmuje końmi, którzy przygotowują, jest 5-6 koni, to jest 5-6 osób minimum musi być. Tak jak u nas na przykład ze mną współpracuje kilka osób w Starogardzie, co pracują u mnie. Jest tu jeszcze też na przykład z mojego teamu, którzy jeżdżą ze mną. To wszyscy są z Poznania i nie są stąd. Także nam się ciężko współpracuje jako team, bo nie jesteśmy razem tu na miejscu. Dlatego ja tu trenuję sam. Spotykamy się generalnie na zawodach i tam razem już po prostu musimy jechać i musimy się naprawdę mocno skupić i żeby się zgrać, żeby się nic dziwnego nie wydarzyło. A tutaj w stajni pracujemy razem, mam tu gro osób zaprzyjaźnionych, którzy mi pomagają. Jak jedziemy na takie zawody, to mniej więcej potrzebujemy około 10 osób do ogarnięcia takich zawodów, żebyśmy byli przygotowani, żebym ja mógł startować też minimum 10 osób. No to robi się mała już drużyna piłkarska w tym momencie. Mała drużyna piłkarska, na zawody musimy mieć 12 minimum tak zwanych uprzęży, 2-3 bryczki i jeden taki wielki, wielki tir musi z tym wszystkim jechać. To jeszcze jest kwestia właśnie transportu. Tego tak, logistyka, zorganizowanie logistyki, nie jest to łatwe, ale cały czas nad tym pracujemy, żeby to dopracować, żeby jakoś to nam jak najlepiej wychodziło i mogliśmy się pakować w jeden transport. Dziękuję bardzo za te informacje. Chciałabym też zobaczyć troszeczkę więcej na żywo i przejść tam, gdzie już są i bryczki, i konie. Czy mógłbyś pokazać? Tak, zaprezentujemy tutaj, dzisiaj założymy właśnie 4 konie, pokażę Państwu, jak wygląda zakładanie, jak to spinamy i troszkę pojedziemy, wygląda jak się przygotujemy do takich zawodów, jak trenujemy. Super, no, na pewno bardzo ciekawie wszystkich, bo nie jest to w jakiś sposób bardzo rozpromowane, że widać za każdym razem w telewizji, a wydaje się to bardzo pięknym sportem. Tak. Chciałbym nadmienić jeszcze jedną rzecz, właśnie dlaczego podskubuje nasz konik Diablo Paniu, bo nie ma mowy o nim. Akurat to jest nasz koń,
uczestniczy w tych zawodach. Mamy w tej chwili młode konie, młody team. To jest 7-latek. On był dopiero 3 razy w swoim życiu na zawodach i naprawdę spisał się rewelacyjnie. Mamy nadzieję, że to będzie naprawdę koń, który nas powiedzie do wielkiego sukcesu w życiu. Jest to tak. Jest to konik, który przyjechał do nas do Polski, jak miał 6 miesięcy, w tej chwili ma 7 lat. Także można powiedzieć, że to są nasze dzieciaki. Widać, że jest bardzo towarzyski i też trochę parcia na szkło ma, więc sława mu chyba jest wyrażona. Okay, na pewno. Zaczynamy wtedy. Super. Cześć. Dziękuję. Dzięki. Tak, robimy. Może pani spróbuje? Proszę bardzo, proszę. Proszę, tak. I to? Tak, łapiemy. Ale jest gruby włos. To jest tak, skręcamy delikatnie, łapiemy, no, tak. Tak. I sobie lecimy w ten sposób, tak? I po kolei. Tak, tak, tak. Reszty wsuniemy, tak, tak. Potem odpuszczamy. Pach, pach, pach. O, i jest pięknie. No okej. Okay. Proszę bardzo. Próbujemy teraz ja. Okej. Okay. Hop, skręcamy. Tak, tak, tak. Łapiemy tutaj? Tak, i końcóweczki, i teraz dalej. Ja bym córkę czesała. Dokładnie, jakby pani córeczka. To mimo ludzi. Mimo. To nie. Tak, to są te rzeczy. Dziękuję bardzo za spotkanie. To była dla mnie niesamowita przygoda i coś zupełnie nowego. Podejrzewam, że większość osób będzie ciekawa, jak to wszystko wyglądało. I no, nie ukrywam, że pewnie jakiś fan klub ma już jest skromny. Dzięki. Dzięki wielkie. Jestem po niesamowitej przygodzie, niesamowitej podróży. To jest coś, nawet nie umiem tego opisać słowami, gdzie rzadko mi brakuje słów. Przepiękne zwierzęta, przepiękne okoliczności przyrody i niesamowity sport. Jeżeli ktoś ma pasję do koni, to i oczywiście możliwości, to polecam, zachęcam. Cudownie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w przyszłej sekcji sportowej.